Przyjaciele, więc jak mam wrażenie, że wszyscy znacie Jezusa, wiecie, będę dzisiaj mówił troszeczkę o rzeczach związanych z realnym przebudzeniem, ale będę też się modlił, że tego potrzebuję uzdrowienia, uwolnienia czegokolwiek. Amen. No to zostaniesz się uzdrowiony albo uwolniony tak, jak będziesz chciał. To jest od Ciebie zależne i to nie jest problem. Ja nazywam się Artur Ceroński, jestem mieszkam koło Warszawy, w małej miejscowości. Jestem pastorem kościoła Mocy w Warszawie, który powstał niecałe 4 lata temu. Wraz z żoną jesteśmy koordynatorami zespołu apostolskiego Obóz Boży w tym kraju. Przez ostatnie 4 lata założyliśmy kilkanaście wspólnot. Naszym celem jest, to są dwa cele. Po pierwsze, dotarcie z Ewangelią do wszystkiego, co żyje. Z Ewangelią, która jest realną Ewangelią. Prawdziwą Ewangelią. To jest nieprawdziwa Ewangelia, która nic nie wnosi i przez którą nic się nie dzieje. Słowo Boże mówi, że można przyjąć innego Jezusa i wtedy zaczyna działać inny duch i wszystko jest równowarte. W związku z tym głosimy prawdziwą Ewangelię. A drugim taką odnogą naszego życia to jest reaktywacja Kościoła. Ja zdaję sobie sprawę, w jakim stanie jest Kościół. Kościół w Polsce jest w strasznym stanie. Zaczyna się troszkę ruszyć. Troszkę. Ale to jeszcze, jak nie wróci Pan Jezus jutro, to musi chyba wymrzeć pokolenie. Takie jest moje zdanie. Dlatego, że ja od wielu lat służę Bogu, usługiwałem w większości kościołów w tym kraju, protestanckich, w mnóstwie kościołów katolickich, póki nie zostałem uznany za antychrysta. I ja zobaczyłem ogromny problem w kościele. Kupa ludzi w kościele jest psychicznie chora. Po prostu. Osobiście jestem za tym, żeby wszyscy przywódcy w kościołach co roku przechodzili badania psychologiczne. Tak jest moje. I spotkanie z egzorcystą. Kiedyś zaproponowałem oficjalnie pastorom w Polsce uwolnienia od demonów na jednym ze spotkań, na których byłem się takim dużym pastorów. Moja żona chodziła i proponowała osobiście, mówię, może potrzeba się uwolnić ciebie. To, co prezentujesz w swoim życiu, to jest żałosne. Więc takie mamy, tak działamy. Jesteśmy ruchem apostolskim. Generalnie jesteśmy w tym kraju uznani za heretyków, ludzi niebezpiecznych, głoszących New Age i zajmujących się niebezpiecznymi dziedzinami. Tak o nas mówi religia i tak nas traktuje humanizm. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, ponieważ to jest takie bardzo bliskie mojemu sercu. Kiedyś taki pan, może to nie był taki bardzo ludzki pan, ale facet wiedział, co mówił, nazywał się kardynał Richelieu. Powiedział, od przyjaciół Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę. On rozumiał, czym są fałszywe przyjaźnie. On rozumiał też, czym jest cały system zafałszowania, który jest związany z nieprawdziwymi, chorymi relacjami. No więc taką drugą jakby odnogą naszej służby to jest reaktywacja Kościoła. Przeprowadzamy absolutną reaktywację doktryny. Totalną reaktywację. I póki Jezus nie wróci, zalejemy ten kraj prawidłowością Bożą. Nie tylko w tym,
co będziemy głosić, ale ponieważ jak być może wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy absolutnie wyfletli swoje życie do wierzchu i wszyscy, którzy są z nami, to pierwszą rzeczą, którą się zderzają, to to, że muszą swoje życie wywlec do wierzchu. Do wierzchu. Bo tylko będąc w ten sposób możemy prezentować ludziom w praktyce to, o czym głosimy. Bo jak muszę tylko o tym, co sam przeżywam, ja w ogóle uważam, że tylko to trzeba robić. Tak się zmienia doktrynę, bo doktryna została wykrzywiona przez teorię. Teorię. Mówi się o uzdrowieniu, widzimy masę ludzi w kościołach chorych. Mówi się o uwolnieniu, widzimy masę ludzi w kościołach zdemonizowanych. Mówi się o zaopatrzeniu finansowym, widzimy masę ludzi w kościołach, którzy wiążą koniec z końcem. I oczywiście do wszystkiego jest doktryna. Prawda? Widzimy ludzi, którzy mają potężne problemy w małżeństwach. Odsetek rozwodów w kościele jest taki sam jak w świecie, a jeszcze na niektórych odcinkach większy. Ale jest doktryna. Dlaczego tak jest i dlaczego tak trzeba? Ludzie żyją w kompromisach, prawda jest dla nich relatywna. I to wszystko, przyjaciele, składa się na to, że nasza służba powstała i zaczęła funkcjonować. Przebudzenie. Ponieważ jesteśmy ruchem przebudzeniowym, jest ściśle związane z tym, że prawda w życiu człowieka staje się numer jeden. Numer jeden. To jest coś, czego ludzie nie chcą później. Ja wam troszkę dzisiaj porzucam takich przykładów i też chciałbym, żebyście sobie na to spojrzeli. Wiecie, ja przeszedłem też przez szeregi różnych religijnych zwiedzeń, wypaczeń. Byłem porządnym zielonoświątkowcem, byłem porządnym człowiekiem ekumenii. Naprawdę. Przez 6 miesięcy się spotykałem w ogóle z odnową w Duchu Świętym. Robiliśmy przeróżne rzeczy. Jakby też, dlatego też wyrastałem i przechodziłem przez te różne zwiedzenia i choroby. Dlatego dzisiaj śmiało stoję w tym miejscu i wiem, że to co robię, to przynosi efekt. Dlatego też powiem jedną rzecz. Jeżeli tylko zechcecie wziąć poważnie to, co będę mówił, to ja gwarantuję ci, że to zadziała u ciebie w życiu. Bo to musi zadziałać. Bo to nie jest coś, co jest moim subiektywnym przeżyciem, tylko to są obiektywne prawdy, które posiadają realną Bożą moc. Nie chwilowe dotknięcie. Realną Bożą moc. Realną. Jeśli teraz do Warszawy, do kościoła przychodzą różni ludzie. Przyszła dziewczyna, która na przykład miała schizofrenię paranoidalną. Od 20 lat miała na to rentę. Była w kilku, nie wiem, 10, nie wiem, szpitalach psychiatrycznych przez całe swoje życie. Miała defekt mózgu od 8 roku życia. Kiedy ona przyszła i powiedziała do mnie tak: czy ty możesz mi pomóc? Ja powiedziałem: no i oczywiście. I dopiero powiedziała, jak się nazywa. Kazałem jej przynieść całą dokumentację medyczną. Zobaczyłem tą dokumentację i ona mówi: co o tym myślisz? Ja mówię: jest możliwe, żebyś miała uzdrowiony mózg. Jeżeli będziesz dokładnie robiła to, co mówię, twój mózg zostanie uzdrowiony. 24 grudnia zeszłego roku ustała ostatnia paranoja. Mózg zaczął jej się zmieniać, zaczęły odrastać części mózgu. Krok po kroku. Krok po kroku. Rozumiecie? Krok po kroku. Były te dziwne rzeczy. Dziwne. Ja powiedziałem: tylko się nie wycofaj. Nie cofnij się. Prawda cię wyswobodzi. Oczywiście gro ludzi odchodzi od nas, bo prawda jest w ich życiu czymś, co jest problematyczne. Prawda, na przykład pewne prawdy, o których będę dzisiaj mówił, też mogą być dla was problematyczne. I chcę, żebyś zrozumiał, że jak przejdziesz taką granicę problemu, to musisz zwyciężyć, bo tam stoi Bóg. Bóg zawsze stoi na prawdzie. I Boga nie ma nigdy poza prawdą. Jego nie ma. Jest w iluzji naszej, w naszej grządze, że tam Bóg jest. Bóg jest w twoim duchu,
Jak się narodziłeś z Bożego Ducha i On tam jest zawsze. I nigdy stamtąd nie wrócił. Amen. Pierwsza taka prawda jest taka, że nie utracisz swojego zbawienia. A do tej pory myślałeś, że utracisz, to musisz w tej chwili się rozczarować, czyli związać ducha czarów. Pozostawić zaczarowany. Zaczarowali ci jacyś magicy i ci powiedzieli, że będziesz stracić zbawienie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest coś takiego, jak ktoś ci mówił, że możesz przestać być facetem albo kobietą. Rozumiesz? Albo że będziesz przestać być biały i się rano obudzisz, że jesteś w ciebie czarny, albo że tu jesteś Chińczyk. Wiesz, o co chodzi z nową naturą? Natura! Ktoś mówi, jak Bóg wszedł, może wyjść. A ja mówię, tak. To ja ci pokażę w ciele takie urządzenia, które są zupełnie przeciwne twojej teorii. Na przykład skóra twoja. Wypuszcza pot, ale nie wypuszcza wody. No i co? Czysta fizjologia. Silnik samochodu. Rozumiesz? Wow! Czy są urządzenia tego rodzaju, tak? Co wpuszczają, a nie wypuszczają, amen? I tak jest duch człowieka. Duch człowieka. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to choćbyś zarył nosem jak świnia w błocie w życiu, to pójdziesz do nieba. Nagrody nie dostaniesz, bo dzieło twoje spalione, ale miotły dostaniesz i przy murze zamiatowym. I złoty pył będzie leciał na ziemię. Rozumiesz, czy mówię? To już się rozchodzi o nagrody, nie o posiedzenie. Na przykład taka prawda. I teraz wiesz, co się dzieje, kiedy chrześcijanie przyjmują taką prawdę. I mówi, jestem narodzony z Bożego Ducha i co mi zrobisz diabeł? I co mi zrobisz w świecie? O co chodzi w ogóle? Zobacz, od czegoś zaczyna ruch przebudzeniowy. Od przyjęcia prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, powiedział Jezus. On nie powiedział, przyjmiecie dotknięcie Boże. To was wyswobodzi. Dotknięcie Boże to jest jak zastrzyk penicyliny. Rozumiesz, o co kama? Ludzie rozwolnienia dostają, żeby ich Bóg ich dotknął. A wy człowieku, tu nie chodzi, żeby cię Bóg dotknął. Tu chodzi o to, żeby się ugruntować w prawdzie, żebyś był nie do ruszenia. Jeżeli was interesuje bycie nie do ruszenia, jeżeli was interesuje to, żeby was nie powaliło życie, jeżeli was interesuje to, żeby was nie powalił diabeł, rozumiecie? To otwórzcie się na tę prawdę, co będę głosił. Rozumiesz? Przebudzenie pokazuje, że jest coś więcej. Amen. Ja kiedyś do Boga powiedziałem, Panie, ja nie chcę być uzdrawiany. Ja chcę się nie rozchorować. Ja będę ludzi uzdrawiał. Umówmy się w ten sposób. Ale ja chcę żyć tak, żeby nie zachorować. Ja tak chcę Duchu Święty. Amen. Yes. Ja nie wiem, czy ktoś tak chce. Może ktoś chce być uzdrawiany. Ja nie chcę być uzdrawiany. Ja chcę się nie rozchorować. Ja nie chcę przełomów finansowych. I ja chcę cały czas przejść do przodu w rozwoju. To mnie interesuje. Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud. To już Andrew Owen na to wpadł. Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud. Wyżej niż cud. Rozumiesz? Jak zaczynałem swoją służbę, kupiłem samochód, który miał zatarty silnik. Tu święty powiedział, kup ten samochód. Kupiłem ten samochód. Przyjechałem tym samochodem. Tu święty powiedział, połóż ręce na ten silnik. Położyłem ręce na ten silnik. I ten silnik już nigdy nie wziął oleju. I on był zdrowy do końca. Ale Duch Święty to mi raz to powiedział. A potem Duch Święty zaczął mi pokazywać, jak mam mieć pieniądze. I dzisiaj ja nie potrzebuję kłaść ręki na silnik. Ja cię kupuję taką furę, która się nie psuje. Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud. Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli prawdy przebudzenia. Żyję z moją żoną wiele lat. Ja mam 45 lat. Ona 40. Poznałem ją, jak miała 15 lat. 15 lat. Była świadkiem tego, jak napadłem na bank. Jeździła do mnie do pudła przez lata. Czekała na mnie wiele lat. Potem ja się nawróciłem, potem ona się nawróciła. Przeszliśmy ze sobą dramat życiowy. Dramat. Chciałem ją zabić. Biłem ją, kiedy była w ciąży. Rozumiecie? Zdradzałem ją ze wszystkim, co na drzewo nie ucieka. Wybaczyła mi wszystko. Przeszliśmy dramat. Weszliśmy w nowe miejsce życia. I wiecie, stanęliśmy w tym małżeństwie, ja powiedziałem do Pana Boga, Panie Boże, ja nie chcę przychodzić przełomu w swoim małżeństwie. Ja chcę, żeby moje małżeństwo było szczęśliwe 24 godziny na
ogóle to interesuje. Ja chcę patrzeć na moją żonę i chcę być najarany jak szczerbaty na suchary. Ja nie chcę patrzeć na inne baby. Panie Boże mój, ja jestem naprawdę zdrowy chłopcem. Mam bardzo wysoki poziom testosteronu. O co chodzi? Mówię, Panie, ja tego chcę. I wiecie, my się dzisiaj umawiamy na randki. I my dzisiaj po prostu jesteśmy ze sobą tak blisko, jak nikt z nikim. I my służymy Bogu. Rozumiecie? I jesteśmy szczęśliwi. Ja nie chcę czegoś, co jest mniejsze. I chcę, żebyście zrozumieli, w jaką stronę idzie nasza służba. Tu chodzi o to, że do takiego miejsca my możemy podchodzić. Ale trzeba chcieć robić ze sobą porządek. Porządek, a nie mówić, Panie, dotknij mnie, bo jest mi trudno. Daj mi środek przeciwbólowy. Panie, to nie jest przebudzenie. To nie jest przebudzenie. Kiedy zaczynaliśmy w Warszawie Kościół, było nas 6 osób. Spotykaliśmy się w małym mieszkaniu. Dzisiaj już dawno przekroczyliśmy 100 ludzi. 70% ludzi jest w służbach. 70%. Wiecie, co się mówi na świecie, że jak 15% ludzi w kościele jest w służbie, to się wchodzi w przebudzenie. U nas jest przynajmniej 70% ludzi w służbach. Są po 4 ewangelizacje w tygodniu, w różnych miejscach. Ludzie chodzą do szpitali, uzdrawiają chorych. Ja wierzę, że będziemy robili konferencję ze wskrzeszaniem zmartwychwstania. Wiecie, o co chodzi. Ale najpierw jest produkcja. Produkcja. Czego produkcja? Ludzi przebudzenia. Jest napisane, jeden pokona 1000. Ale co to jest za jeden? Czy to jest jeden narodzony z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym? Nie! To jest jeden przebudzony, który stanął na prawdzie i powiedział w ogóle, idę do przodu. Zapłacę cenę. Ludzie myślą, że łaska to polega na tym, że ty wywalisz się do góry kołami i mówisz, Panie, działaj. Bóg mnie niesie. Diabeł cię poniesie, a nie Bóg. Dokładnie. Rozumiecie? Nie na tym polega łaska. Łaska to jest współpraca z prawdą. Współpraca z prawdą. To jest możliwość, której nie miało się wcześniej. Są dwie definicje łaski. To jest Boża niezasłużona przychylność, ale my ją wszyscy znamy. To powoduje, że idziemy do nieba. Jesteśmy wolni. Rozumiecie? Grzechy zostały nam przebaczone. Ale to jest ta pierwsza definicja, jakby pierwsza strona monety. Druga strona monety to jest Boża zdolność w tobie. Ty masz zdolność jak sam Bóg. Nie mniejszą zdolność. Ale teraz na czym to polega? Na tym, że ty musisz zacząć działać w tej zdolności. Amen. Działać, a nie leżeć i mówisz, że Pan mnie będzie prowadził i rozumiesz, że to jak chcesz być mistrzem, to musisz podążać za swoim trenerem. Dobrze, proszę cię. Amen. Ja naprawdę wiem, co mówię. Jestem sportowcem. Jak ty chcesz być mistrzem, to musisz podążać za trenerem, a nie czekać, aż trener do ciebie przyjdzie i ci powie, co masz robić. To tak ludzie żyją. Ja jestem bardziej Pawłowy. Paweł miał taką ciekawą metodę życia, jak zauważyliście, że on leciał do przodu i czekał, kiedy go Bóg zatrzyma. On nie czekał, kiedy go Bóg poprowadzi. Są dwie metody. Jedna to jest taka, że czekamy, aż nasz Pan poprowadzi. Poprowadź mnie, Panie. Dokąd mam iść? Jedna grupa chrześcijan. A druga to jest taka, że ona idzie i mówi, zatrzymaj mnie, Panie, jeśli pobłądzę. Zatrzymaj mnie, Panie. I taki był Paweł. Zatrzymaj mnie, Panie. On szedł. Jechał 200 na godzinę w betonową ścianę i wierzył w to, że ręka Jahwe go zatrzyma, jeżeli on będzie się rozwijał. On w to wierzył. On wierzył w Jezusa z Nazaretu. Nie wierzył w jakąś pieprzoną buzię. On wierzył w Jezusa z Nazaretu, który wstał i zmartwychwstał, pokonał śmierć. Oto Bóg! Nie popierdółka religijna. Katolicy to wsadzili w ciastko, tak? A protestanci w moralne zasady. I myślą, że to jest Bóg. Oglądaliście opowieści z Narni? Taki duchowy film. Bardzo duchowy film. Wszyscy ludzie powinni oglądać takie filmy. Aslan sobie na końcu odchodzi. I oni stoją i rozmawiają. I mówią, on tak naprawdę nie jest do końca oswojony. Boga nie można oswoić. Boga nie można wsadzić w coś.
Boga można się podpiąć. To jest przebudzenie. Podpięcie się pod Boga. I zapłacenie ceny za to. Amen. Cenę się płaci. Tak, amen. Cenę się płaci. Jeżeli chcesz realnie się rozwijać w chrześcijaństwie, musisz zapłacić cenę. Amen. To nie jest uczynkowość, bo ja jestem antyuczynkowy. Jeżeli chcesz posłuchać moich wykładów na temat łaski, z łaski przez wiarę, to jest potężny cykl, który stawia na nogi ludzi. Ale ja nie jestem hiperłaskawca. Są systemy hiperłaski, które opowiadają o tym, że jesteśmy jacyś ulotni w tym wszystkim i Pan nas prowadzi. Proszę Cię. Jakbym człowieku, nie wiem, w zimę po co chodził, jak tak myślał. Ja bym myślał, że dlatego, że jest w wymianie krzyżowej zasada, że w ranach Chrystusa Jezusa jest moje uzdrowienie, to ja przez to, że ta zasada istnieje, to ja przez to wyjdę z każdej choroby, tak? To bym się zawiódł. Ja miałem rak. Ja zacząłem zgłębiać temat uzdrowienia. Ja jak porządny zielonoświątkowy skręcałem przed Panem i mówiłem: Panie, uzdrów mnie! Panie, uzdrów mnie! Aż wreszcie usłyszałem jego głos. Nie mogę. Ja mówię: chyba nie chcesz. Bo też byłem poinformowany, że może nie chcieć, że może być dla mnie jakiś tajemny plan. Rozumiesz? Przez nieszczęście do szczęścia. Tak mnie uczono. Rozumiesz? Bo oni tak uczyli. Jak już nie mieli co powiedzieć, to mnie księgę Hioba czyta. To kurczę od tyłu, no. Ja potem przeczytałem księgę Hioba, zacząłem zupełnie inną rzecz. Rozumiesz? A mnie trzeba go od tyłu, jakby to za Chrystusa to wszystko robić. Jak, mówię, nie możesz mnie uzdrowić? A ten głos mi powiedział: bo jesteś zdrowy. Ja mówię: mam raka. Pud wielkości mandarynki. A tu mam skierowanie do szpitala. A tu mam szczepionki wykupione. Mówię: jestem chory. A mówił do mnie: jesteś zdrowy. Uwierz to. Moja żona jeszcze była niezbawiona. I wyszedłem z mojej komory i powiedziałem do niej: nie idę do szpitala, bo jestem zdrowy. A mówię: jesteś chory psychicznie. Mam puta na twarzy. A skierowanie do szpitala, tutaj się pani Śliwińska, profesor, podpisała. A ja mówię: nie, ja jestem zdrowy. Zdrowy nie chodzę do szpitala. No chodzi, chodzę, tak? Woliłem się po tym guzie i ogłaszałem, że jestem zdrowy. Mówiłem, że jestem zdrowy. Miałem gorączkę 40 stopni, rozumiecie? Żygać mi się chciało w ogóle, nie miałem siły chodzić na nogach. Mówiłem: jestem zdrowy. Dlaczego ja jestem zdrowy? No przecież to jest proste, bo w ranach Jesienicach Jezusa jest moje uzdrowienie. Jest, a nie będzie. Przecież ja jestem zdrowy, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać. To, że ja widzę tego cholernego guza na lustrze, to w ogóle nie żaden dowód, okazuje się. To, że mnie wszystko boli na twarzy, to, że go dotyka, to nie jest dowód, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A więc to, co widać, jest zaprzeczeniem wiary. A więc to, co widzę, jest od diabła. A więc ten wizerunek człowieka z guzem jest diabelski. Po 2 tygodniach zaczął się wchłaniać i zniknął. I tak każdy fragment mojego ciała został uzdrowiony. Mam dzisiaj 45 lat, ponad już prawie. Jestem w takiej kondycji, w jakiej nie byłem nigdy. Nigdy. Czy jestem starszy, czuję się lepiej. Amen. Dlaczego? Nie dlatego, że to się stało kiedyś na krzyżu, tylko dlatego, że ja w to uwierzyłem i zacząłem z tym współpracować. Amen. I przeszedłem w ogóle swoje zaburzenia, i przeszedłem ból, i przeszedłem, rozumiecie o co chodzi, ja przeszedłem te rzeczy. Przeszedłem system religijny, który mi wtłaczał różne rzeczy, bo nie o to chodzi w przebudzeniu. Chcę, żebyście zrozumieli tą rzecz. Przebudzenie to nie jest to, że ludzie są uzdrawiani, bo pod obrazem mami w Częstochowie są uzdrawiani, rozumiecie? Potężne wspólnoty, po wiele tysięcy ludzi katolickie spotykają się, ludzie są uzdrawiani. No i co z tego? Co z tego, że ktoś jest uzdrawiany? To jest dowód na przebudzenie? To nie jest dowód na przebudzenie. Ponieważ uzdrowienie jest z krzyża, każdy, kto się chwyta wiarą, od wieków jest uzdrawiany. Od wieków, rozumiecie? To nie, uzdrawianie to nie jest efekt dzisiejszych czasów. Jak sobie przez historię przelecisz, rozumiesz, to zobaczysz. Tylko się tego kiedyś nie rejestrowało, bo nie było YouTube. Tak? To nie było tych rzeczy. Nie było ich uwidocznionych. Dzisiaj mamy uwidocznione rzeczy i mówimy: ale Pan dzisiaj działa. Przebudzenie wyjdzie z Polski, przebudzenie wyjdzie z Ukrainy. Przyjeżdżają jacyś ludzie dziwni i mówią: skąd przebudzenie wyjdzie?
Co za głupota? Przebudzenie wychodzi z człowieka, który rozgłowywał się w prawdzie. Ze mnie idzie przebudzenie. Jeżeli chcesz, może iść z ciebie przebudzenie. Amen. To jest w ogóle twoja wola. Nie ma ludzi powołanych do przebudzenia. Wszyscy jesteśmy powołani do przebudzenia. Tak jak wszyscy jesteśmy powołani do zdrowia, do sukcesu, do szczęścia, do nieba. Rozumiecie? Bóg nie ma swoich wybrańców. To głupoty jakieś. Każdy z nas jest Panem swojego życia. Od kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana swojego życia, to zacząłeś panować. Ale musisz być człowiekiem prawdy. Prawda musi być dla Ciebie number one, żebyś wszystko miał przez nią nawet stracić. W ogóle wiecie, że prawda to jest podstawowy element we wszechświecie? Dopiero miłość z prawdy jakby wynika, wyrasta. Miłość bez prawdy nie istnieje. Mamy kościół w Holandii, jeździmy do Holandii, proszę Ciebie, tam geje się kochają, człowieku dwie mamy z brodą. Ja, znaczy nie wiem, która mama, który tata, proszę Ciebie, chodzą normalnie z wózkiem. Teraz robiliśmy ewangelizację w Rotterdamie, w Hadze, proszę Ciebie, szli, proszę Ciebie, pupa zrobiona, wszystko elegancko. Nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi, które jest które w tym małżeństwie. Ciężko było trafić, rozumiesz? Ale nie omieszkałem, proszę Ciebie, żeby się dowiedzieli, że w ogóle idą do piekła, tak? Nie umieszkałem ich poinformować w ogóle o tym, tak? I tak. Ale słuchajcie, w ogóle wśród homoseksualistów jest mniej zdrad w związkach niż wśród heteroseksualistów. To w ogóle wierniejszy gatunek. Rozumiecie? To wierniejszy gatunek. No kurczę. Ja jestem też terapeutą przy tym wszystkim. I robię profilaktyki do spraw zachowań ryzykownych w szkołach. I jak nieraz pytałem w szkołach, mówię, czy jesteście tutaj zwolennikami homoseksualizmu, równości, tak, wszyscy jesteśmy zająci, no dobrze. A teraz, jeżeli tak jest fajnie już w ogóle z tym tematem, to teraz zadajmy sobie pytanie, jak to by było, gdyby nasi rodzice byli wszyscy homoseksualni, no to co, to by nas nie było, tak? Patrzą się, no ale co? Nie wszystko, co legalne, jest normalne. W Amsterdamie prostytutki płacą podatki i ubezpieczenie. I stoją na wystawach. I są ceny. I to jest legalne. Ale normalne? No przepraszam. Nie możemy tymi kategoriami patrzeć na rzeczy. Prawda jest fundamentem wszystkiego. Miłość to w ogóle wyrasta z prawdy. Miłość nie istnieje bez prawdy. Ona bez prawdy to jest w ogóle iluzyjna. Rozumiecie? Iluzyjna. Iluzyjna. Chcę, żebyście umieli to zobaczyć, bo to od was zależy tak naprawdę w ogóle sukces. Ludzie mówią, to od Jezusa zależy mój sukces. Ja mówię, absolutnie. No od Jezusa sukces zależy bez sukces. Jezus wykonał robotę. Co powiedział na krzyżu na końcu? Wykonałem, załatwiłem, zrobiłem, kropka. Rozumiesz? Kropka. Potem co zrobił? Zmartwychwstał i poszedł do nieba, tak? I naprawdę on dopiero wróci tutaj, tak? Po swój kościół. Duch Święty, który jest na ziemi, tak? On nie działa poza człowiekiem. On potrzebuje współpracy. Amen. Ewangelia Jana mówi, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bóg jak i było Słowo, a Słowo ciałem się stało. Słowo bez ciała nie funkcjonuje. Duch Święty bez człowieka nie funkcjonuje. Jest iluzyjny. Rozumiecie? Iluzyjny. Często ludzie mnie pytają, a dlaczego Bóg nie zatrzymał Hitlera? Ja mówię, bo Bóg nie zatrzymuje Hitlerów. Bóg nie zatrzymuje Stalinów, Kaddafich. Bóg nie wstrzymuje bomb, które spadają na dzieci. Bóg nie zatrzymuje pedofili, którzy gwałcą dzieci. Dlaczego Bóg tego nie robi? Bo Bóg oddał siebie ludziom. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Prawda następna. Czyja jest ziemia? Moja i twoja. Dlaczego Hitler nie został zatrzymany? Bo żaden ruch chrześcijański nie zechciał tego zrobić. Kościół nie zdał egzaminu. Z
Zawsze Kościół nie zdaje egzaminu. Rozumiecie, jak coś się wali? Kościół. Rozumiecie? W ogóle wiecie, ile my wszystko możemy zrobić. Amen. Wiecie, co to jest przygotowany Kościół? Ludzie, my wszystko możemy zrobić. Usunąć każdego polityka. Ustanowić innego. Pierwszy Kościół, jak założyliśmy, chcieli nam zabrać ziemię. Ministerstwo czego? To było środowiska wtedy, tak? Ziemię. Człowieku. Przyjechało dwóch smutnych panów do ziemię. Oni nam grotą ziemi. Grotą nam. Chodzą, jeden ma taką karteluszkę, człowieku, drugi ma takie kołki. Wbija ten te kołki, ten pisze na tej karteluszce, a za nimi idzie dwóch naszych ludzi z olejem. Tak? Komiczna historia. Polewają te słupki, mówią, diable, nie dostajesz ani kawałka ziemi. Diable, nie dostajesz ani kawałka ziemi. Po czym na środowej wstawienniczej, tak, zdjęliśmy osobę w ministerstwie odpowiedzialną za to. Przyszła gmina. Już nie chciała nam zabrać ziemi. Amen. Ja się nie wtrącam w różne sprawy. Nasze grupy wstawiennicze nie zajmują się tym, że był pokój w Pakistanie. Przepraszam. Ja w ogóle nic od Boga nie słyszę o Pakistanie. Może ktoś słyszy. Jego sprawa. Wiecie, o czym ja słyszę? O tym, co jest tutaj i dzisiaj. Amen. Mnie to interesuje. Mnie interesuje, że powstawali potężni ludzie Boga, którzy będą w stanie przejść granice śmierci. Kiedy do mnie dzwoni taka dziennikarka i mówi, że pan, to jest prawda, jakie pan kiedyś powiedział, że pan tworzy uczniów czasów końca. Ja mówię tak. A co to znaczy? Ja mówię, no bo koniec się zbliża. A ona, ale jak to koniec? Ja mówię, wie pani, no koniec świata. No pan żartuje? Ja mówię, naprawdę, wie pani, no wróci Jezus i to w wielkim stylu. Także to w ogóle, wiesz, powrót Jezusa to nie będzie cichy. Wszystkie stacje telewizyjne na Jeruzalem będą, rozumiesz, on tam wjedzie, rozumiesz, przez człowieka. I mówię, i my teraz, wie pani, tworzymy ludzi, którzy będą ogarniali tą rzeczywistość. Silnych, zdecydowanych, tak, z uzdrowionymi psychikami, pełnych mocy i Ducha Świętego. Ludzi, tak, którzy nie będą się obrażać, ludzi, którzy będą kładli swoje życie, ludzi, którzy będą rozumieli, że Królestwo jest number one. To są uczniowie czasów końca. I tacy ludzie zrobią przebudzenie. I tacy ludzie robią przebudzenie. Rozumiecie? Tacy ludzie robią przebudzenie. I taki jest dzisiaj czas. I każdy z was może być człowiekiem, który będzie przez Boga użyty do przebudzenia. Amen. Każdy z was. To nie ma. To w ogóle nie ma czegoś takiego, że on wybiera sobie kogoś. On sobie nie wybiera nikogo. On w ogóle czeka, kto za tym pójdzie. On mówi, oto jestem. Zobaczcie, pamiętajcie, Bóg to Jezus. Jezus to Bóg. Kropka. I teraz w ogóle Bóg się inaczej nie objawił niż w Jezusie i się inaczej nie objawi. Jak się chcesz dowiedzieć czegoś o charakterze Boga, to musisz zobaczyć Jezusa. W ogóle nie mamy innego wzorca. Rozumiecie, o co chodzi? Reszta to jest iluzja nasza. To nie ma innego Boga, tylko Jezus. I to Jezus na ziemi w ogóle. Jezus na ziemi. Idzie za nim w ogóle dwóch ludzi od Jana Chrzciciela i mówią, gdzie mieszkasz? A on mówi, chodźcie to zobaczycie, zobaczcie co to jest. On cały czas ciągnie ludzi do siebie. On mówi, chodźcie, zobaczcie, chodźcie, współpracujcie, zobaczcie. Rozumiesz? Chodźcie. Kiedy ktoś nie chce z nim być, to on mówi, to idź sobie. Nie naciskam się. W ogóle idź stąd. Jeszcze pyta, czy ktoś chce jeszcze może odejść? Bo mnie interesują tylko ci, którzy w ogóle są najarani na to, co ja w ogóle mówię. Tylko ci mnie interesują. Zobaczcie, to w ogóle nie jest, to nie jest taka fajna postać ten Jezus. To nie jest taka, bo to nie jest taka postać, zobaczcie. To nie jest taka postać, jak nam religia go przedstawiła. Tam Jezus cię przytuli, rozumiesz? Ja nie wiem, czy cię przytuli. Ja nie wiem. Ja jestem zdrowy psychicznie, ja nie wiem. Ja nie mam takiego czegoś w sobie, rozumiecie, że ja mam trudne momenty. Bo takiego czegoś nie mam, bo ja zobaczyłem, że to ja tędy nie przejdę, ja się tak nie przemknę przez to życie. Rozumiecie? Ja nie dam rady w ten sposób, bo ja zobaczyłem, że to nie działa. Nie działa te wylewanie łez, nie działa to, że ja się tam położę, przed tym Bogiem się skulę i powiem, jakoś ogarnij mnie, coś mi zrób. No bo,
Wiecie, bo ludzie to też doświadczają takich różnych rzeczy. Często to działa jak placebo w ogóle, wiesz o co chodzi. Bo to tak jak się tak nagadasz, to tak potem masz, nie? Jak zaczyna nakręci się w ogóle, wiesz, nie? I potem wraca z tej modlitwy, tam on się nie modlił, tylko ze swoją głową sobie pogadał. I on jakby taki stan chwilowy ma, ale patrzcie, co się dzieje, ale dalej jest kryzys w życiu, no. No i co to z tego przytulenia wyszło? No nic. To na chwilę się poczułeś dobrze, ale wracasz i znowu jest pustka, i znowu jest problem, i znowu jest kłopot. Rozumiesz, o co chodzi? No to ja się pytam, czy to jest działanie Boże? Mój syn, który jeszcze nie zna Pana Jezusa na dzisiaj, chociaż się wychowuje od urodzenia, no od urodzenia nie, ale od najmłodszych lat w naszej służbie, nie podjął jeszcze decyzji pójścia za Jezusem. Nasza córka 10-letniego wieku, 4 lat oddała życie Jezusowi, została ochrzczona w Duchu Świętym, a on ma 21 rok jeszcze. Natomiast w ogóle, co jest w ogóle ciekawe, on bardzo się zmienia i to są w ogóle niesamowite ingerencje Boże, ale też ingerencje Boże związane z nami, z moim postępowaniem i mojej żony. Kilka dni temu syn do mnie przyszedł i mówi, tato, ja wiem, dlaczego ja nie runąłem w swoim życiu w różnych takich sytuacjach, w których byłem, ale się naprawdę w różne rzeczy wplątał. I w narkotyki, i w różne rzeczy, wiecie, bo takie, wiecie, ja terapeuta od spraw uzależnień, proszę Ciebie, a syn mnie po narkotyki się no, bez przesady, że kaznodzieja, pastora, ten mnie tutaj takie numery. No i on mówi, tato, ja wiem dlaczego, ja mówię dlaczego. A on mówi, bo Ty mi zamknąłeś wszystkie drogi i pozostawiłeś mi tylko jakby jeden kanał, taki, przez który mogę pójść. Ja nie miałem tego kanału. I dlatego jakby osaczyłeś mnie, zrobiłeś coś takiego, ja w ogóle nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. I wiecie, jak to chodzi, ja mu zostawiłem tylko drogę prawdy. On został tak osaczony przeze mnie, osaczony w pewnym sensie, nie? Że tylko prawdę mu pozostawiłem. I on poszedł w ogóle, czy chciał, czy nie chciał, to on poszedł w tą stronę. W ten sposób został uratowany. Uratowany. Oczywiście, kiedy była potrzebna ingerencja, to bo mój syn od narkotyków zszedł. Ja go wskrzesiłem z martwych. Ja wskrzesiłem dwie osoby z martwych, jedną z nich to był mój syn. Kiedy była moc, potrzeba użycia mocy, ta moc była użyta. Natomiast całe jego życie, ono było związane z tym, że on tylko drogę prawdy dostał. Tędy. I to ten Bóg, to tak nasze życie prowadził. Pokazuje dobra, to tędy, dziecko moje, chodź. To chodź tędy. To mamy sukces. Nie iluzyjną rzecz. Nie malutką, słabą, cieniutką. To jest przebudzenie. To jest sięgnięcie do prawdy. 48 rozdział. Ja chcę wam przeczytać kilka fragmentów z Pisma Świętego. Księga Jeremiasza, 48 rozdział, 10 werset. Chcę ci pokazać, jak wiele zależy od nas. Księga Jeremiasza, 48 rozdział, 10 werset. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Amen. W ogóle, zobacz, co to w ogóle jest. Słowo przeklęty oznacza, że jest zatrzymany jego rozwój. Przekląć to znaczy zatrzymać czyjś rozwój. Zatrzymać dokładnie czyjś wzrost. To znaczy słowo przekląć. W ogóle przekleństwo i błogosławieństwo to nie są rzeczy ani dobre, ani złe. To się nie mieści w tych kategoriach. To są przestrzenie w ogóle. Przestrzenie. Ktoś, kto... Ludzie mówią, o, tu Jezus wziął na siebie przekleństwo. Ja mówię, Jezus wziął na siebie przekleństwo związane z prawem mojżeszowym. Że Ty przychodzisz do Jezusa, oddałeś życie Jezusowi, tak? To w sposób automatyczny przestaje wpływać na Ciebie przekleństwo wypowiedziane nad narodem izraelskim związane z nieprzestrzeganiem prawa mojżeszowego. Ale istnieją formuły przekleństw, które zostały usankcjonowane dużo, dużo wcześniej. I w ogóle w innych kategoriach to wygląda. Na przykład Bóg mówi do Kaina, tak, który zabił Abla, mówi do niego: grzech do Ciebie puka, ale Ty masz nad nim panować, tak? Patrzcie, jeżeli zaś ktoś nie panuje nad grzechem, co się zaczyna dziać? No grzech zaczyna go ogarniać i w sposób automatyczny jego rozwój zostaje wstrzymany. Proste? No proste. Przekleństwo. Jeżeli Ty będziesz
robił różnego rodzaju rzeczy, które są nieprawidłowe, to nie możesz liczyć na to, żeby ci się w życiu wiodło. I to nie dlatego, że cię Bóg nie kocha. Nie dlatego, że cię Bóg nie lubi. Tylko dlatego, że ty automatycznie wchodzisz w pewną przestrzeń niszczącą. To duchowa rzeczywistość wygląda. Amen. To nie ma, że ty w ogóle idziesz krzywo, ale teraz ten Bóg łaski cię bierze i z tego krzywo cię wyciąga. Chodź tutaj, bo ja cię kocham, to z tego krzywo, a ty znowu jak kretyn idziesz w tamtą stronę. To w ogóle tak nie działa. Przecież gdyby to tak działało, to my byśmy nie mieli problemu w życiu. Weź swoje życie przeleć, no zobacz. Wszystkie twoje porażki, podkreślam, wszystkie twoje porażki życiowe były związane z tym, że źle decydowałeś. No powiedz mi, no weź mi w ogóle. Ty nie ma takiego czegoś, że to ktoś za ciebie zdecydował. Jak dzieckiem byłeś, to ktoś mógł za ciebie decydować źle. Ale też nie możesz powiedzieć to dlatego, że tam za dzieciństwa tak zdecydowali, to ja później tak też miałem. Bo to jest psychologia. Bo jest kolejna prawda, która mówi, każdy swój ciężar poniesie, no to co, ten Bóg niesprawiedliwy? Rozumiesz? To dziecko pijaka nie może powiedzieć przez ciebie, ja piję, bo ojciec mój pił. Panie, miej mnie za usprawiedliwionego. Ty, a ludzie tak robią. A bo to ja tak byłem wychowany. A ja się spotkałem na jednej z moich ewangelizacji z człowiekiem, który podszedł do mnie i mówi tak, moja matka była alkoholiczką, ojciec był alkoholikiem, tak? Wychowywałem się na melinie i nienawidziłem tego od małego. I kiedy zacząłem chodzić do szkoły, postanowiłem się dobrze uczyć. I dzisiaj, mówię, mam skończone 2 fakultety. Jestem, mówi, trenerem boksu. Rozumiecie? Prowadzę fundację. Mówi, nie wpłynęło na mnie to, co zrobili rodzice. No więc, przepraszam bardzo. Rozumiecie? Chcę wam pokazać, przeklęty to dzieło Boże, które nie dbale. Czyli przeklęty jest ten, kto nie chce funkcjonować w prawdzie Bożej. Kto podejmuje decyzje inne niż prawda Boża. No ludzie, dlatego nie wiecie się w życiu. Potem ludzie pytają, czemu mi się nie wiecie? Ja mówię, no przecież tak decydujesz, no. Ale ja myślałem, że będzie dobrze. Ja mówię, no ja też myślałem w życiu, że będzie dobrze nieraz. No. Ale potem, jak pokutowałem, a tak na marginesie powiem, że jak nic nie działa, to stara pokuta działa. Pamiętacie, to zawsze jest dobra rzecz. Pokuta to jest bardzo dobra. Przyjść do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, pomyliłem się. Amen. Dziękuję Ci, że krew Jezusa mnie odmyła. Amen. Ja teraz nie mam już z tym nic wspólnego, Duchu Święty, ja wychodzę z tego kotła. Prawda? To znaczy pokuta to jest w ogóle przyznanie się, zdecydowanie, że nie, ja wiem, gdzie jestem, ja z tego wychodzę. Kończę tą relację, kończę to, zaczynam zupełnie coś innego. I teraz, jeżeli natomiast my tak nie robimy, no to jesteśmy w systemie przekleństwa, rozumiecie? No. Przyklęty to dzieło Boże wykonuje niedbale. I koniec. To nie ma, że ty idziesz sobie po prostu przez życie lajtowo i mówię, no Pan będzie mi teraz błogosławił. A będzie diabeł błogosławił prosto z centrum piekła. Tak ci pobłogosławi, że aż się zatrzęsiesz, zobaczysz. Pobłogosławi ci lewymi relacjami. Obłogosławi ci lewymi kontaktami, tak ci pobłogosławię, zaraz się znajdą tacy ludzie błogosławieństwa wokół ciebie, którzy tak ci doradzą, rozumiesz? Tak poruszą największe kłębie twojej duszy, rozumiesz, że w ogóle nie będziesz wiedział, o co chodzi. Pamiętam, że jak siedziałem w więzieniu, już po nawróceniu swoim, stare sprawy mi takie wyciągnęli, jeszcze musiałem odsiedzieć prawie 4 lata, założyłem kościół w więzieniu. I to było niesamowite. Co przyprowadziłem do Jezusa jakiegoś chłopaka? Słuchajcie, w przeciągu kilku tygodni jakaś stara miłość się do niego odzywała. Ale tak go zamienili. To te miłości się kończyły. Jak on się nawrócił, to ona znowu zadzwoni. Cześć. Pisze list. Rozumiesz, o co chodzi? Paczkę przyślę, na widzenie przyjedzie. I on taki, co przynajmniej cel pełni entuzjazmu, słuchaj, przyjechała do mnie, mówi, no bo ona chce dalej ze mną być. Ja mówię, starym, ale a ja już potem to nie mogłem. Ja mówię, to czarownica.
Mówię, chłopie, dopiero poznałeś Jezusa. Mówię, proszę cię. Mówi, nie, ja ją przyprowadzę do Jezusa. Ja mówię, ja nie wiem, czy ją przyprowadzisz do Jezusa, bo ja nie wiem, ja nie wiem. A Pan mi powiedział, ja mówię, ty w ogóle masz takie pojęcie o słuchaniu Pana na razie, jak świnia o perze. Rozumiesz? Mówię, w ogóle uspokój się. Weź wyhamuj. Weź w ogóle, rozumiesz? Weź zacznij stawać na prawdzie. Weź powiedz do Boga, Boże, ja teraz jestem w stanie, tak, rozróżnić bardzo mało. Ja będę się uczył, ja będę Cię szukał, Panie mój. Ale nie, bo ona przyjechała, bo ona go pogłaskała, proszę Ciebie, już jest dobrze. Ludzie, żaden z tych ludzi się nie ostał. Wszyscy popłynęli w świat. Tak? Popłynęli w świat. A jeden umarł na moich oczach w zasadzie. Związał się z taką dziewczyną. On brał wcześniej heroinę pod moimi rękoma, został uwolniony od heroiny. Słuchajcie, to było niesamowite. Bez jednego skrętu wyszedł z heroiny. Wyszedł na wolność. Związał się, zaczął w ogóle służyć w kościele. Zaczął budować i zaczął się spotykać z tą babką. A ja mu mówiłem, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym. I jak ty możesz babę ze świata brać? Przecież to córka diabła. No jak to, wchodzisz do domu, ty jesteś syn Boga, ona jest córka diabła, no i co? A jak ona przy sobocie cię zaprosi na przykład do teścia na imieniu? No to co? Przecież to jest córka diabła. Ona ma za ojca Lucyfera. Póki ona nie oddała życia Jezusowi, to jest inny gatunek. To inny gatunek. Ona jest fajna, ona jest super, rozumiem, o co chodzi, ale to nie oznacza, że ona jest córką Boga. Nie, Artur, ja przyprowadzę do Jezusa. Rozpoczął się powrót demoniczny, zaczęło mu się chcieć spać. Raz sobie pozwolił, zapalił heroinę, drugi raz już nie zapalił. Postanowił sobie wstrzyknąć. Sprzedali mu jakąś truciznę. Umarł na praskich schodach. 32 lata. Już byłem na pogrzebie, patrzyłem na trumnę. Pastor, który prowadził spotkanie, bo to on u niego w kościele był. Mówi, Artur, znałeś Grześka najlepiej. Mówi, chcesz coś powiedzieć? Ja mówię, żygać mi się chce. Tyle co powiedzieć. Żygać mi się na Turcji. Widzę 32-letniego człowieka w trumnie. Ja płakałem w ogóle z tydzień. Jak po dziecku. Ja pamiętam, jak on w więzieniu siedział przy moich nogach, w ogóle na kocu, i on przyjmował w ogóle Słowo Boże. Rozumiesz? Pamiętam to jak dziś. A potem widziałem go w trudno. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał prawdy. Rozumiecie? Nie chciał pójść za prawdą. Tak, Grzesiek jest dzisiaj w niebie, ja się z nim spotkam. Ja wiem o tym, że Grzesiek jest w niebie. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Ale to nie o to chodzi, że Grzesiek jest w niebie. Chodzi o to, że Grzesiek odszedł w wieku 32 lat. To nie jest wola Boża. Amen. Masz tam odejść, jak będziesz stary i syty dni. Amen. Rozumiesz? Stary i syty dni. Stary. Ja powiedziałem, będę żył 120 lat w szczęściu, w zdrowiu, w obfitości materialnej. Ja będę tak żył. Ja będę tak żył. Jak ja patrzę na Morysa Cyrulo, który w wieku 80 paru lat robi kolejną krucjatę w Afryce. Tak? Jak przez wiarę wstaje po prostu z łóżka lekarskiego i on do Afryki jedzie razem z żoną, która też ma 8,5 dychy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, Boże, mnie o to chodzi. O to chodzi, Panie. Ja chcę dzieło Boże wykonywać z dbałością. Amen. Tu nie chodzi o wykonywanie czynności, to później, bo te czynności są wynikiem Twojego serca. To nie chodzi o wykonywanie czegoś. Bo to ludzie wpadają, coś robię, a mówię, uspokój się, wyluzuj. Najpierw zapragnij, mówię, chcesz tego robić, bo ja na przykład pragnę tego, co robię. Ja pragnę tego i się ludzie śnią po nocach. Ja kocham w ogóle Kościół, rozumiecie? Ja kocham te rzeczy. Mnie to w ogóle nie sprawia żadnego problemu, tak? U nas Kościół, po którym 24 godziny na dobę, w cudzysłowie, tak? 7 dni w tygodniu są spotkania. Cały czas. Ludzie ze sobą są, żyją, zakładają biznesy, robią różne rzeczy. Rozumiesz? W ogóle żyją. Tak? Ja to kocham. A mówię, jak nie kochasz, to na razie się rozkochasz.
Ale zacznij stawać na prawdzie. Na prawdzie. Nie wykonuj dzieła Bożego niedbale. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Chcę was zostawić ze słowem, żebyście przyglądali się temu, bo kurczę, tyle jest w ogóle głupoty wokół. Głupoty. 21 rozdział od 28 wersetu. A jak się wam wydaje, powiedział Jezus, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicę. On odpowiedział, odpowiadając, rzekł: tak jest, Panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a on odpowiadając, nie chcę. Ale potem się zastanowił i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Widzicie, dwa rodzaje chrześcijan, dwa rodzaje ludzi. Dwa rodzaje chrześcijan. Ten pierwszy to jest ten rodzaj, który na wszystko się zgadza. O tak, zgadzam się ze Słowem, zgadzam się z wymianą krzyżową, zgadzam się z tym wszystkim, zgadzam się z uzdrowieniem, zgadzam się z uwolnieniem, zgadzam się, halleluja, halleluja, takie ludzie robią rzeczy, ludzie to trzeba powalić od demonów, halleluja. Człowieku, ludzie takie, ludzie, co ludzie z tego robią? Jest na spotkaniu Lestera Samrala, taka siedziała z przodu, aparatka, halleluja, halleluja. I co on głosi? Ona halleluja. I tu się do niego mówi, w duchu mówi: Lester, uwolnij tą panią od demonów, mówi, bo ona nie pozwoli ci prowadzić dalej spotkanie. A on mówi: Panie, ale ja w życiu nie uwalniałem człowieka od demona, halleluja. A to się mówi, po prostu każdy, żeby wyszedł, mówi po prostu. Po co do niej? Wyjdź, mówi zły duchu. Już nie mówiłem, że halleluja do końca spotkania, już nie przeszkadzało. Ja się pytam, co to jest halleluja, halleluja, to w ogóle ta głupota jest, co to jest? Przelitnik, co to jest? Kijek od kaszanki, halleluja. Halleluja, to jest chwalmy Jahwe. I co ona chwali Jahwe, jak ona sobie wieku zrobiła, kiedyś mówiła, że jako jakiś wulgaryzm, teraz halleluja się zamieniła. Rozumiem, przecież to jest w ogóle zachowanie, że obsesyjno-kompulsyjne, to się tak nazywa. Weź. Halleluja. Ten pierwszy, halleluja. Halleluja! Pójdę. Ale potem coś idzie. Przychodzi proza poniedziałku. Proza poniedziałku przychodzi. I Duch Święty wycieka. Jak masz w środku tygodnia jeszcze modlitewne spotkanie, to ty lecisz naładować akumulatory. Ja mówię następny. Zwiedzenie ładowaczy akumulatorów. Oni ładują akumulatory. W niedzielę trochę ładują, w środę ładują na przykład. Na ciebie i oni tak chodzą, człowieku, na taki półbiegu całe życie. Półbiegu, półbiegu. A potem się dziwią, że dostaną taką małą koronę z tektury. I on będzie koronę rozdawał, mówi, dla ciebie taka z tektury, taka. FKFC dają takie. Ale drugi to był człowiek przebudzenia. Kim był drugi człowiek? Drugi człowiek, on w ogóle miał różne wątpliwości emocjonalne, tak? Ale wiesz, co było dla niego ważne, że to tata powiedział. To tata powiedział. Tak, on usta powiedział: Boże, kurczę, załamany jestem w różnych sytuacjach. Jeszcze nie sięgam po pewne sprawy, ale na Twoje słowo pójdę, Ojcze. To jest człowiek przebudzenia. Nie chciał. Czyli było w nim coś, co go blokowało. Musiał jeszcze pozałatwiać różne sprawy. Musiał jeszcze być może przejść w ogóle jakiś system naprawy wewnętrznej. Ale co zrobił? Poszedł w tą stronę, bo królestwo było ważne. Królestwo było ważne. Królestwo było ważne. Ludzie chcą przebudzenia. Ja raz w życiu miałem kontakt z przebudzeniowcem. Przyjechał do Polski tutaj. Człowiek, który rozpoczął przebudzenie w Stanach. W trzech miejscach były w Stanach przebudzenia lokalnych kościołów. Jedno z nich to jest jego kościół. Tak? Jedno jest poza granicami teraz Stanów, jest w Kanadzie. Drugie zginęło w Stanach, już jakby rozmyło się, a jego kościół jest i rozwija się cały czas. I kiedy on przyjechał, ja naprawdę posłuchałem tego przebudzeniowca i w ogóle on powiedział tak. Przez kilka lat systematycznie przyjeżdżali tam do niego
God TV robili spotkania, no różne rzeczy, aniołowie biegali, różne rzeczy oni tam filmowali u nich i tak dalej, ale to wszystkich jeszcze jakby to wszystko było do ogarnięcia przez ten szeroko pojęty ruch charyzmatyczny, tak? Ale to, że w Stanach Zjednoczonych oni mieli na początku 6, a potem 5 spotkań w tygodniu, to było nie do przyjęcia. Że ludzie przychodzili o godzinie 17 czy 18 z pracy, myli się i szli na spotkanie do kościoła. I tak dzień. Przyjechał z takimi liderami swoimi jedna, i ta liderka mówi tak. Nasz syn, który się wychował w przebudzeniu, przyszedł do nas i mówi tak, 9-letni. Mamo, czy ja mogę się zapisać na baseball? A ona mówi, a ja nie wiem, czy możesz, to idź Boga. I on poszedł i modlił się i wrócił i płakał i mówi, mamo, ja nie mogę się zapisać na baseball. Bo to zatrzyma przebudzenie. Nie będziecie mogli robić tego, co robicie, będziecie musieli wozić na pewno. I ja się pytam teraz, co to w ogóle jest za zjawisko? 9-letnie dziecko przychodzi do ciebie. Słuchaj, mnie to rozwala. Jestem rozwalony tym, że w ogóle przychodzi do ciebie 9-latek, twój syn. I on płacze, bo się spotkał właśnie z Bogiem. On się nie spotkał z religią, on się spotkał z Bogiem. I on mówi, mamo, nie mogę się zapisać na baseball, bo nie będziecie mogli prowadzić dalej ruchu przebudzeniowego. Rozumiesz, o co chodzi? Jak to się ma do tego, co jest nam proponowane przez religię i humanizm w człowieku? Jak to się ma do tego? Jak my mamy sięgnąć po coś, jeżeli my nie zapragniemy tych rzeczy? Tym przebudzeniem jest, tak możesz powiedzieć, mówi, pierwszym podstawowym dowodem na to, że istnieje lokalne przebudzenie, to jest to, że się zaczynają ludzie przeprowadzać z całymi rodzinami na to miejsce. I zaczęliśmy to widzieć w Warszawie u nas. Zaczynają się przeprowadzać ludzie z całymi rodzinami. Sprzedają domy, kupują u nas. Zabierają dzieci ze szkół, zamykają firmy, przenoszą się. Dlaczego? Przecież to jest trudne. To jest trudne. Zobaczcie, to nie jest łatwe. To jest rzecz trudna. Chcę wam pokazać, że za to się płaci cenę. Czy to oznacza, że my musimy tak żyć, żeby się podobać Bogu? Absolutnie nie. My się podobamy Bogu przez Chrystusa Jezusa. To w ogóle tak naprawdę się Chrystus Bogu podoba zamiast nas. Tak najprościej powiedziawszy. To żeby się Bogu podobać, to trzeba się narodzić z Bożego Ducha w ogóle i finito. I już się Bogu podobać. Już Bóg, i teraz już Bóg nic więcej od ciebie nie chce, w cudzysłowie. Nic, już tam jest, jesteś w porządku i już super, tak? I tutaj się zaczyna twoja rola. Twoja rola. Czy ty będziesz placek taki, który leży na stole i mówił, będzie mówił krój na mnie? Czy ty będziesz się poruszał? Teraz pamiętaj, jak ty będziesz placek, będziesz mówił krój tam je, tak? To Bóg nie ma ci tego za złe. Rozumiesz? I jest w porządku, bo jesteś w Chrystusie. Leż sobie tak w Chrystusie. I jest w porządku. I to jest ta pierwsza część łaski. Niezasłużona przychylność dla placka. Jest dobrze. Jest dobrze. Idziesz do nieba. W porządku, na sąd przed wielkim białym tronem nie staniesz. W księdze żywota zapisany jesteś. Nikt cię stamtąd nie wymarzy. No, rozumiem, to. Ale może być też druga opcja, że ty ruszysz do przodu. Dlaczego ty ruszysz do przodu? Po pierwsze dlatego, że przyjmiesz głębokie zrozumienie, że tak wygląda serce Boga. Cholera. Ja przeczytałem, tam jest napisane, że On chce, aby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Ja zrozumiałem, że On sam nie pójdzie głosić Ewangelii. Aniołowie też nie. Ja zrozumiałem, że to ja muszę iść głosić Ewangelii. Ja zrozumiałem, że On nie będzie uzdrawiał jakąś enigmatyczną rzeczą z nieba. Ja zrozumiałem, że muszę tym iść ja, moje ręce, moje słowo wiary.
Rozumiecie, co zrozumiałem? Zrozumiałem, że to nie będzie tak, że zarobię sobie jakieś pieniądze i będę się cieszył, że mam te pieniądze. Zrozumiałem, że ja muszę mieć tyle pieniędzy, żeby szerzyć królestwo tym pieniędzmi. Dokładnie. Szerzyć królestwo. Więc jak my uczymy biznesmenów, tłumaczymy im, jakby pokazujemy, mówię, mniej milionów. Amen. Żebyś miał z czego szerzyć królestwo. Amen. Nie, miliony. Nie po to, żebyś miał 8 samochodów, tylko po to, żebyś szerzył królestwo. Jak może prosperity. Ale prosperity, u podstaw prosperity jest poświęcenie. Jest poświęcenie. 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 Wszystko kosztuje. Są potężne koszty. Tak? Potężne koszty są wszystkiego. I co teraz? I ludzie zaczynają rozumieć, że to na nich jest ta odpowiedzialność. To na nich jest. To na nich odpowiedzialność. Chcecie mieć salę? Mamy salę. 16 tysięcy miesięcznie. Dziękuję bardzo. 16 tysięcy miesięcznie płacimy za salę. Chcemy mieć salę? Halleluja! Mamy piękną salę. Tak? Wyposażenie? 50 tysięcy. Chcemy mieć super kościół. Chcemy, żeby ludzie, jak upadają pod mocą, tak? I wolniali w płytki. Nie trzeba było ich jeszcze uzdrawiać potem. Amen. Chcemy głosić Ewangelię? Po 10 tysięcy za jeden sprzęt. Tak? Kto ma te pieniądze organizować? Nieba przyjdą. Kościoła przyjdą. Amen. Kościoła. Ludzie, to jest coś, co my musimy rozumieć. I musimy też rozumieć, że to nie jest bezbolesne. Ten drugi, on nie chciał, a poszedł. Bo on rozmiłował się w prawdzie. Wiedział, to tatuś powiedział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wersety od 35 do 38. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 35. Albo źle. Nie ważne, zostawię tutaj. Nie pamiętam, w którym to jest miejscu, ale to nie istotne. Zobaczymy Ewangelię Jana 2:13-17, które zapisałem. Ewangelię Jana 2:13-17. Udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy pismo wrotów, wędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzą, a rozsypał pieniądze i z tego wywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. On to miał. Im to było. Czy on ryzykował? Jak najbardziej. Przecież ten facet, pamiętajcie, że Jezus kiedy zszedł na ziemię, to wyrzekł się bóstwa i stał się człowiekiem. On był dalej Bogiem, ale on nie zrobił już na ziemi niczego jako Bóg. Niczego. On nie czuł jako Bóg, w cudzysłowie. Rozumiecie? On żył jako człowiek. Czysty człowiek. Wizerunek Boga w człowieczeństwie. Co w nim było? Była w nim desperacja o dom Boży. Desperacja pewna. Dlaczego to w nim było? Dlatego, że on podjął decyzję poświęcenia. Musiał podjąć decyzję poświęcenia. Jego na krzyż nikt nie pchał. On powiedział, sam życie swoje oddaję. Sam. Wiecie, do czego on musiał dojść? My do tego nigdy nie byliśmy. My nigdy nie przejdziemy takiej granicy bólu. On w ogóle z pism musiał przyjąć, że jest Mesjaszem. Kurczę! Kurde człowieku! Różne rzeczy z pism przyjmujemy, tak? A teraz wyobraź sobie, do jakiego stopnia trzeba się złamać, żeby przyjąć z pisma informację, że jest się synem Boga. Mesjaszem. Ludzie mówią, Maria mu powiedziała. Ja mówię, proszę cię. Może tak mówią, tam Maria powiedziała.
Ona to zachowała wszystko w sercu swoim. Ja mówię, daj spokój tej Marii, takie narobili bałaganu. Człowiek, jak on się wytłumaczy z tego tej Marii. On badał pisma i chodził z Bogiem. I on przyjął objawienie, że jest Mesjaszem przez wiarę. Potem zaczął to proklamować i on zaczął to prezentować. Przecież ludzie, zobaczcie, co on zaczął robić. I on teraz wjeżdża do świątyni. On rozwala to wszystko. On ryzykuje. On w ogóle jest przekonany, w ogóle, że dobrze robi, a z drugiej strony działa kontra środowisku. Przebudzenie idzie pod prąd. Pod prąd religii. Pod prąd humanizmowi. Pod prąd. Od nas jak ludzie odchodzili, niektórzy z kościoła mówili, tu nie ma miłości. Ja mówię, ty nie masz części mózgu. Taka jest różnica. Jestem z tobą, mówię, jestem tutaj, jestem, żyję z tobą, człowieku, żeby mógłbym ci buty nie zał. Byłeś u mnie w domu? Zobacz, jak żyję. Żyję dla królestwa. Żyję dla ciebie. A mówię ci o tym, że masz problem jakiś, a ty od razu mnie wyjeżdżasz, że nie ma miłości do ciebie. Co byś powiedział do tego, jakby cię batem przeżegnał, że cię parę razy po plecach? Co byś mu powiedział? Miłości nie masz? On powiedział, mam! I nie ma się oprzeć za ciebie, ciołku! Właśnie idę za ciebie umrzeć, żebyś nie musiał ty umierać! Co to jest, jak nie miłość? Co to w ogóle jest? Co tu jest? Ludzie pomylili sentymentalny system disco polo z miłością ducha. Pomylili, im się pomyliło, pomyliło. Pomyliło im się. Żarliwość udrątwu pożera mnie. On życie swoje złożył. Ja oddałem życie Jezusowi naprawdę świadomie. Ja zrozumiałem w tej więziennej celi w tym 2001 roku, człowieku, że on za mnie życie oddał. Za mnie nikt życia nie oddał, nigdy. Zawsze ktoś mi chciał zabrać coś, zawsze ktoś mi chciał zabrać życie. Jeszcze nikt za mnie życia nie oddał. Jedyne takie porównanie w ogóle emocjonalne to miałem z tą moją matką, która w ogóle stara się być tą matką i ojcem i wiecie, sprawić, że w ogóle no, mamy z czego żyć, tak? Bo ojciec alkoholik było ciężko. A tak naprawdę, kiedy ja przyjąłem tą prawdę o Jezusie, rozumiem, że On życie za mnie położył. Jemu tak zależało, żebym do piekła nie poszedł. Ja do piekła, a przecież ja byłem w ogóle, ja spełniłem wszystkie warunki, żeby iść do piekła. Człowiek, morderca, bandyta, dealer. W ogóle kto ja jestem? Debil, to potęgiem. I teraz w ogóle ja się dowiaduję, że On umarł za moje grzechy. W ogóle wow! I że nigdy na sąd nie stanę. Mówię, to jest miłość. Teraz ja się pytam, czy ja mam w ogóle prawo do tego, żeby z Nim dyskutować o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą? Że coś w moich emocjach nie gra? Bo coś w emocjach nie gra? Coś mi nie gra w emocjach. Coś mi nie gra w ogóle w systemie, w ogóle, rozumiesz, nerwowym. Coś mi nie gra tutaj, wiesz. Że nie czuję się dobrze. Ludzie do mnie mówią, że się nie czuję dobrze. Wysłuchaj. Jeśli nie czujesz dobrze, na co ty stoisz w ogóle? Na co ty stoisz? Dobrze się nie czujesz? Moja żona dostała raka? Piersi. Chodzimy w wieżę. Budujemy kościoły. Dostaje raka. Modlimy się o ludzi. Uzdrawiamy ludzi. Mamy bardzo silne manifestacje uzdrowień. Ja kiedy funkcjonowałem jako ewangelista, mieliśmy non-stop uzdrowienia, bo cały czas działasz i uzdrawiasz, no to masz dużo uzdrowień, bo uzdrawiasz, to jest bardzo proste. Jak w ogóle chcesz mieć dużo uzdrowień, to dużo uzdrawiasz. Będziesz miał cały czas uzdrawiać. Ja w ogóle i czy uzdrawiasz, będziesz uzdrawiał. Rozumiesz? I teraz, a ona dostaje raka. No, stajemy przed prostym faktem. Ona ma zachwianie wiary. Okazuje się, że ona, że jej wiara, tak, to jest w ogóle, jest jakiś poziom tej. Teraz co? Co robimy z tym wszystkim? Przy mnie boli serce. Ja widzę ją z gorączką. Ja widzę w ogóle, co się dzieje, tak? Pamiętajcie, co się dzieje przy tym wszystkim. Szerzymy królestwo, zakładamy kościoły, ewangelizujemy. Nie ma miejsca na zastój. Nie ma między nami ani jednej rozmowy, tak? Że nie jadę na usługi. Że nie idę na ewangelizację. Ludzie, moja żona
miała wycieki z piersi i głosiła Chrystusa na ulicach. Rozumiecie? Kiedy modliła się o ludzi i kładła na nich ręce, stałem za nią, żeby się nie przewracało. Ani jednego razu nie usłyszała ode mnie: rozumiem cię, Agatka. Patrzyłem jej w oczy, płakałem i mówiłem: idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Gór zaczął znikać. I znikł. Nie wytrzymał tego, co zrobiliśmy. Nie wytrzymał. Rozumiesz, że diabeł nie wytrzyma przebudzenia. Nam się wydaje, że my raz uderzymy diabła i że on się wycofa. Czyli on walczy o życie, rozumiesz, o co chodzi? Nie, przy o życie walczyłeś. On walczy o życie. Diabeł walczy o życie. Diabeł to wcale nie jest dobrze zorganizowana jednostka. On walczy o życie. Diabła interesuje, żeby jak najdłużej żyć na tej ziemi i opóźnić powrót Jezusa. To o to mu chodzi. Jemu nie chodzi o żadne mszczenie się na chrześcijanach. Ludzie mówią: o, bo ja taki jestem w służbie, diabeł się na nie mści. Ja mówię: puknij się w Panie, diabeł się na nikim nie mści. Diabeł zależy na zemście. Akurat on ma czas na to, żeby się mścić na tobie. Tak? Przyprowadziłeś 3,5 osoby do Jezusa, on się na ciebie mści, jesteś wielki, pro ciebie sługa Boży. No. Mówię: człowieku, no. Ty masz jakąś warownię po prostu na głowie, uważasz siebie za nie wiadomo kogo. Rozumiesz, weź się, rozbój z tego, tak? I w ogóle stać w prawdzie, powiedzmy, się nie wśnią, po prostu jest wredny, no taki ma charakter, wiesz o co chodzi? Taki ma charakter, takiego kolegę miałem w podstawówce, takiego kretyna, człowieku, znaczy on w ogóle, on podchodzi, czy pił, czy uderzył w twarz na przykład i uciekł. Ktoś pyta, dlaczego on tak robi? A ja nie wiem, dlaczego on tak robi, potem z tego wyrósł, jest normalny, się zrobi. A przez lata miał, tak, no po co cię oprął na przykład i poszedł. Taki miał charakter. Kiedyś podszedł z pustaka, uderzył mnie w rower, człowieku, połamał mnie szprychy, rozumiesz? Goniłem go, bo go chciałem strasznie za to jakoś ukarać, rozumiesz, uciekł. Ale potem za mówię: tak, kto to zrobił? Przecież nic do mnie nie robisz. Diabeł taki jest. Rozumiesz? Taki jest. Szuka w ogóle, znajdzie dziurę, wchodzi, robi, żyje, no tak, tak chce. Chce, żebyś zrozumiał, że w ogóle on nie wytrzyma naporu prawdy w twoim życiu. On tego nie wytrzyma, on tego nie wytrzyma. I to jest ruch przebudzeniowy. Dlatego jest napisane, to jesteśmy z tych, co się nie cofają. Tak? Jak się cofają, to giną. Proszę was, żebyście tu zobaczyli. To tak działa. I ostatnią rzecz. Chcę wam przeczytać z Księgi Ageusza, pierwszego rozdziału, od 4 do 11 wersetu. Czy już jest czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępu: zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępu: zważcie, jak się wam powodzi, idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie dom, a obudową go sobie ukaże się w nim w swojej chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz to jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępu: z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was koordynuje się, tak krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad ziemią, nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mąż i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk. Dramatyczny opis uwolniony przez proroka Ageusza. My dzisiaj wiemy, że Bóg nie sprowadza tragedii. Bo Bóg nie jest tą postacią. W Chrystusie Jezusie zamknął się gniew Boga wobec ludzkości. Bóg nie jest odpowiedzialny za tsunami, Bóg nie jest odpowiedzialny za porażki, Bóg nie zsyła na nas niczego, żeby nas upokorzyć, doświadczyć, czy zrobić cokolwiek. To jest nieprawda. Amen. Ale te fragmenty pokazują nam pewną bardzo ważną rzecz, duchową zasadę. Tu jest pytanie,
Zważcie, tam jest dwa razy, to zważcie, czyli zastanówcie się, dlaczego coś nie gra ci w życiu, no. Zastanów się, mówi Bóg. I on odpowiada, nie gra ci coś, tak, bo nie budujesz mojego, tylko swoje. Amen. Nie gra ci dlatego. Czy to oznacza, że on, znowu wracamy do tematu łaski, czy to oznacza, że on nakazuje ci, żebyś coś dla niego robił? Nie! On ci pokazuje zasadę! Zasadę! Ludzie, wiecie, że są duchowe zasady? Duchowe zasady. To nie są rzeczy, że Bóg je robi, czy ich nie robi. Są zasady duchowe. Zasada duchowa taka. Co siejesz, to zbierzesz. Znacie taką zasadę. Sieje się żyto, wyrośnie żyto. Jeszcze się nie stało, także gdy zaczął żyto, wyrosła pszenica. A teraz ruszamy w duchową rzeczywistość. Siejesz głupotę, zgadnij, coś bierzesz. Głupoty. To w ogóle co? Siejesz kłamstwo, bierzesz kłamstwo. Tak? Duchowe zasady. W Stanach Zjednoczonych rzeczą normalną jest wśród ludzi biznesu, którzy są dobrze zorientowani, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zasad, tak? Oni to nie nazywają zasadami duchowymi, tylko zasadami metafizycznymi, tak? Że się odprowadza, tak? 10% swoich dochodów, tak? Do kościołów. Oni w Boga nie wierzą tam wielu i przynoszą dziesięciny do kościołów. To jest normalne. Środowiska anglosaskie, to, w tym, to u nich jest bardzo normalne. To u nas jest nienormalne. U nas się ludzie zastanawiają, czy trzeba przynosić pieniądze do kościoła. Tak? I myślą. No bo wrzucą tam jakieś prosiły, 5 groszy wrzuci. Wtedy sam raz znowu wrócę, kościół założył. Pierwszy kościół założył, to wyglądało tak, że miał tabliczkę z napisem church. I jeździł po wsiach różnych, wieszał tą tabliczkę, ogłaszał, że będzie kościół i robił spotkania ewangelizacyjne. On się z niego śmieli, tam on tak, taki był no, na początku. I jak po którymś z tych swoich kazań zebrał tam kolektę, to tam no, parę centów było, nie? Popatrzył na to, mówi, wszyscy do piekła pójdzie. Takie było też jego pytanie. Ale on w ogóle rozpoczął rozróżniać duchowe, ale mówi, nie, no mówi w ogóle, wiesz. Chodzi o to, że Bóg pokazuje tutaj, że macie problem, bo nie inwestujecie w to, co należy. Czego nie inwestujecie? Swojego życia, czasu, wszystkiego. W co inwestujecie? Pyta Bóg. W co wy inwestujecie? Narodziłeś się z Bożego Ducha. Co ty masz do roboty? Rozumiesz? Jak nie rozbudowę królestwa. Jeżeli się krzątasz przy swoim życiu i mówisz, Panie, to tu potrzeba, to tam potrzeba, ja jeszcze mam tu za mało, a ja jeszcze... To jest coś, co jest w twoim życiu przekleństwem. Weź się za tą parą, idźcie w góry! Teraz on do niego mówi, idź w góry! Idź wyżej, wyżej, wyżej! Zbliż się do mnie! Nazbieraj tam sobie materiału, tak? I zacznij budować. On ci daje, on ciebie nie naciska, ale on ci pokazuje, w jaki sposób sukces odnieść. Jak to zrobić? Mówi, rozpal sobie ten ogień! Rozpal, ja rozpaliłem ten ogień. Ludzie, tyle lat chodzę z Bogiem i ja w ogóle nie słabnę w tym ogniu. Ja nie słabnę w tym ogniu. Rozumiesz? Ja jestem cały czas najarany na królestwo. Cały czas. My córki do szkoły nie posłaliśmy, tylko sami ją uczymy, mimo że obydwoje z żoną mamy tylko po 8 lat szkoły podstawowej. Córka jest w tej chwili w 5 klasie. No, zerówki ją uczymy w domu. Wzięliśmy przez wiarę homeschooling i córka nie powie, nie mamy czasu do szkoły. No bo kto będzie przyprowadzał i odprowadzał, jak my jesteśmy cały czas w ruchu? Tak? To siedzimy, wzięliśmy autorę, będziemy, Panie Boże, wykształcimy córkę, po prostu tutaj niesamowicie. Rozumiesz? W ten sposób my naprawdę widzimy dużo cudów w naszym życiu. Naprawdę. Ale podjęliśmy z Agatą decyzję, że Dom Boży to jest number one. On jest, nie ma takich priorytetów, proszę Ciebie, Bóg, małżeństwo, kościół. Rozumiecie, o co chodzi? Są głupoty wszystko. Żywcem wyjęte z humanizmu. Żywcem. Ja się nawróciłem do Boga. Zagadnę, już żyłem kupę lat. I teraz siedzę sobie w więzieniu i mówię tak, Panie Boże,
To teraz wyjdę, wezmę swój plecaczek i się wyprowadzę. I modlę się i mam w ogóle przekonanie, bo jeszcze wtedy nie rozumiałem dokładnie, to znaczy słyszeć głos Boga, nie słyszeć. I mam przekonanie, że to chyba nie tak. A w ogóle miałem w domu wszystko kradzione. Więc też postanowiłem, że to wszystko wyrzucę. Bo nic nie miałem, bo wiesz, jak tam ukradłeś raz, drugi coś, ale ja nigdy nie pracowałem. Nigdy. Nigdy. Więc ja miałem wszystko kradzione. Od klepki w domu położonej, po skarpetki. Więc tego jak nie mam. I teraz pytanie, co to jest? Oczywiście no moje poznanie wtedy jest takie, bo ja jestem bardzo taki ortodoksyjny, że wiesz, jak się z niemoralności nawraca człowiek, no, i tam realnie stajesz, to moralny teraz się stajesz. Potem to też z tego wyszedłem w ogóle, nie z takiego dziwnego myślenia. Ale ten moralny, to wszystko oddam, wszystko załatwię, wszystko tam, wiesz, w majtkach wyjdę, plecaczek zabieram, koniec. Mówię, ta tutaj jest niewierząca, to mówi baba ze świata, nie interesuje mnie. Tak, dobrze. Ale modlę się, no i mówię, dobrze, to i czytam Biblię i czytam w ogóle tak. Jeśli posiadłeś dziewicę, a ja w ogóle wiesz, a ja mówię, była dziewicą, mówię. Bo to mnie wiesz, to tak jak masz w głowie, to Bóg tak mówi do ciebie, to według ilości bałwanów ci odpowie, nie? No to według, krótko powiedziawszy, według patologii, którą masz, to Duch Święty się do ciebie tam dodrapuje. Różnie się dodrapuje Duch Święty. To, dlatego ludzie mają takie różne doświadczenia. Tam do jednego Biblii to mówię, mu przemówił, u osioł. Wiesz, ja mówię, to ja to rozumiem, ja w ogóle rozumiem, o co chodzi. To się Bóg dodrapuje tam w tej głowie. No i to będzie tak dodrapywał. Wiedział, że ja tam, wiesz, taki jestem teraz i kto pojął dziewicę, to niech się z nią ożeni lub zapłaci ojcu złodzieja. Ja to do Romana zobaczyłem, mojego teścia. Przecież nie skasuje, proszę ciebie, rozumiesz? A ja tak myślę, bo wychodzę, mówię. I to wiem, dobrze, Panie Boże, wychodzę i się popieram. No takie myślenie, ale chcę wam coś pokazać. Dla mnie prawda Boża, prawda, jakkolwiek wtedy rozumiała, to był number one już, number one. To jest prawda jakaś, prawda. I teraz ja po głupiemu sobie idę w tą stronę, tak? Ja sobie idę i teraz ja wychodzę, oczywiście popieramy się i teraz co się dzieje? Popieramy się, ja wracam i mówię, oczywiście nie śpię z tobą, nie będę z tobą seksu uprawiał, bo ty nie jesteś jeszcze moją żoną, to jest grzech. Ona mówi, debilu, mówi, przecież mamy dziecko 4-letnie. Mieszkamy ze sobą tyle lat. Ja mówię, to jest nieważne. Wychodzę, zmieniłem, nie będę z tobą spał, śpię na podłodze. Dobrze, śpię na podłodze, póki się nie pobierzemy. No tam to trwa chyba ze 2,5 miesiąca, zanim my się pobieramy, bo najbliższy tam termin mamy w urzędzie. W styczniu pobieramy się, ja w listopadzie wychodzę, tam na początku, potem w styczniu. Mamy ten ślub, no i teraz posłuchajcie, jest po ślubie, 2 dni po ślubie, ja z niej siada i mówię do niej tak. A teraz szukaj Boga. Jak się nie nawrócisz, to jest z tobą rozwiązany. Ona mówi, ty jesteś nienormalny. Ja mówię, załatwiłem co trzeba, mówię, szukaj Boga. Teraz o co chodzi? Chcę wam coś pokazać. Nawet jeśli coś wydaje ci się głupie w życiu, to pamiętaj, Bóg jest ze szczerym sercem. Jak ty chcesz przebudzenia, jak ty chcesz, to w ogóle nawet największe twoje mankamenty, one zostaną w ogóle przez niego przepchnięte. On cię wprowadzi w głębie prawdy. On mnie dzisiaj wprowadził w głębie prawdy. Ja dziś tak już nie myślę, ale moje serce jest cały czas tak samo gorące, jak było wtedy. I twoje serce musi być gorące. Będziesz mądrzał, będziesz większy, będziesz silniejszy, tak? Ale to jest kwestia serca. Gorącego serca. Nie bój się położyć głęboką taką granicę między prawdą a nieprawdą. Nawet jakby cię to kosztowało, zerwanie kontaktu, więzi, relacji, nie wiem czego. Ryzykuj. Ryzykuj. Nie zawiedziesz się. Ja zaryzykowałem, ja się nie zawiodłem. Nie zawiodłem się. Nie wiem, ile ludzi przyprowadziliśmy do Jezusa. Ja nie wiem, bo to jest nie do policzenia. Kiedyś jeden kościół zielonoświątkowy nas zaprosił, zrobiliśmy ewangelizację, to się podwoił. Podwoiliśmy jeden kościół zielonoświątkowy w Polsce. Rozumiem? Nie wiem. Jakby nie wiem, ile ludzi zostało uzdrowionych, ile ludzi potem przyszło do Jezusa przez telewizję, internet i inne rzeczy. Ja tego nie wiem. Jakby też tego nie liczę. Nie umiem też zmierzyć poziomu szczęścia, który mam. Ja jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Nie boję się.
słuchajcie, ludzie, no coś, kompleksów nie ma w ogóle. Jestem odkompleksionym człowiekiem, niezależnie na opinii ludzkiej. W ogóle kochać potrafię. Ja umiem kochać dzisiaj. No bo dla mnie to jest takie subiektywne, bo to ktoś, ja nie umiem tego wyjaśnić, ja bym kochał na przykład człowieka. Patrzę, zależy mi na nim w ogóle, fajnie, lubię być z nim, nie uciekam przed człowiekiem. Wiecie, na przykład ja w środę i w czwartki całe dnie spędzam z ludźmi, w każdą środę i czwartek, od rana do wieczora. Śpię w kościele z środy na czwartek, bo od rana mam spotkania z ludźmi. Nie jadę do domu. Specjalnie sobie tak urządziłem, to znaczy, że mogę spać. I nie śpię gdzie indziej, tylko śpię tam, bo mam od samego rana ludzi. I tak non stop. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, wiesz co, ja to kocham. Kocham dom Boży. Kocham Królestwo. Rozumiecie, mnie to spada. Niech Cię to spada. Ja Ci tego życzę, niech Cię to spada. Nie religia, nie humanizm, nie dziwne rzeczy. Jeszcze raz mówię, żebyś nawet miał stracić wszystko wokół. Nie bój się tego, bo zyskasz. Odpór od siebie ludzi, którzy są dziwni. Odetnij się. Rozumiesz? Naucz się tego, że to w ogóle, to nie to jest przebudzenie. W ogóle przebudzenie to jest związek prawdy i Twojego działania. Rozkochaj się w prawdzie. Zapłać cenę. Proszę Cię. To jest moja prośba. Ja chcę Wam zostawić dzisiaj to poselstwo. Będziemy się zaraz modlić o tych z Was, którzy potrzebujecie uzdrowienia. Jeżeli potrzebujesz udzielenia, to ja Cię położę ręce. I coś się stanie. Stanie się coś, co. Bo uzdrowienie jest czymś innym, uwolnienie jest czymś innym. Ale jeżeli zdecydujesz się na udzielenie, to doświadczysz pewnego ruchu wewnętrznego i ja nie wiem, czy on będzie się podobał. Z góry o tym mówię, dlatego, bo wiecie, ja naprawdę wiem, jak to działa. Ja nie wiem, czy tobie się to będzie podobało, ponieważ mogą w tobie powstać takie myśli, które będą sprzeczne w ogóle z twoimi ideami na dzisiaj. I może zacząć chcieć robić pewne rzeczy. Nie? Oczywiście będziesz mógł to zatrzymać, bo to nie jest tak, że to się nie zatrzyma. Nie. Bo cały czas twoja wolna wola jest tutaj takim, wiecie, głównym kuratorem. Nie można poza sobą. Ale jeżeli będziesz chciał udzielenia, ja się raczej położę ręce i ja ci udzielę rzeczy, które we mnie są związane z tym, o czym ja teraz mówię. Ale ty będziesz sam dalej musiał sobie to profilować. To będzie część. Ale możesz na przykład poczuć odwagę do tego, żeby pewne rzeczy przerwać, inne zacząć. Rozumiesz? Ja też ci pokazuję nieenigmatyczne działanie Ducha Świętego. Pamiętaj, że głos Boga przede wszystkim to jest wewnętrzne przekonanie, więc tutaj to nie są emocje różne, które temu towarzyszą. To jest wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie. Na przykład może być wewnętrznie przekonane, pewne rzeczy skończyć na tych. Po jednej z naszych konferencji kiedyś położyłem takiego chłopaka ręce, przyleciał do mnie później i mówi do mnie tak, dzisiaj wracam do domu, mówię, że jest taką kobietą, mówię, szłem do tej chwili, pakuję moją torbę, wyjeżdżam i zmieniam życie. I robię bardzo dobrze. Wrócił, jaki dym był, rozumiecie, w ogóle wraca bez słowa, zaczął się pakować, bo potem mi to powiedział, spotkałem go za kilka miesięcy tam w innym mieście, no nie? Miał zupełnie nowe życie. Dlaczego? Ja mówię, jak było? Mówię, to mnie ciekawi. Mówi, człowieka. Mówi, ona się na mnie rzuciła. Wiesz, no wjeżdżam, wracam z Częstochowy do domu. Rozumiesz, normalnie niby tu wszystko jest dobrze. Wiesz, nie odzywam i pakuję się i wychodzę. Takie coś się w nim zrobiło. Chłopak zaczął nowe życie. Nie wiem, jakie są, gdzie on dzisiaj jest, czy on jest w Polsce, czy nie, to nie jest istotne. Natomiast chciałbym, żebyśmy też się o to modlili. Jeżeli ktoś z Was będzie tego potrzebował,